Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale Łukasz Stelmach 2. Wiecie już co to za kanał, nie będę wam tego tłumaczył po raz setny, spokojnie. Mam natomiast nadzieję, że podoba wam się nowy wystrój. Jest on tylko tymczasowy, bo moja mroczna dusza nie wytrzyma takiej dawki kolorów każdego dnia, ale są to pamiątki po Paradzie Równości, na której po raz pierwszy w tym roku miałem okazję uczestniczyć i bardzo mi się podobało. Bardzo pozytywne wydarzenie, gorąco polecam. Natomiast cały weekend w zasadzie, jakby nie patrzeć, upłynął tutaj pod znakiem queer, bo poza oczywiście uczestnictwem w paradzie pojawił się w kinach film Rocketman opowiadający taką dosyć luźną czy fabularyzowaną historię losów Eltona Johna. I oczywiście Elton John również był queerową ikoną i oczywiście musiałem iść na ten film, bo bardzo lubię biografię o muzykach, szczególnie jak są zrobione w ciekawy sposób, szczególnie jak są dobre. I oczywiście Rocketman na coś takiego się zapowiadał. I pamiętacie być może, że jakiś czas temu mieliśmy w kinach inny film, który również teoretycznie by się do tej klasyfikacji załapał, czyli Bohemian Rhapsody. Tylko że to nie był ani dobry film, a mimo że Freddie Mercury był naprawdę ciekawą personą, to nie zostało z tego w tym filmie nic. To był bardzo płaski, płaski w sensie pozbawiony głębi emocjonalnej, bardzo bezpieczny, okrojony zwyczajnie film, który w takiej formie nie powinien trafić do kin, bo to był po prostu wstyd. Przynajmniej według mnie. Wiem, że wielu osobom się podobało. W każdym razie, idąc na Rocketmana, spodziewałem się, że być może tutaj otrzymam to, czego nie dostałem w Bohemian Rhapsody, a chciałem dostać. Czyli takiej, bezkompromisowego zajrzenia w losy zespołu, czy w tym przypadku, wykonawcy. Bez unikania, bez odwracania wzroku, kiedy w grę wchodzą jakieś mroczniejsze strony losów czy działalności muzyka. Kiedy wchodzi alkohol, narkotyki, konflikty itd., itd. No to jest naprawdę fascynujące, bo wiemy, że Queen, czy Freddie Mercury, czy tutaj Elton John, to są świetni muzycy. Widzieliśmy ich występy na scenach, słyszeliśmy ich nagranie na płytach miliony razy, my jako kolektywnie społeczeństwo, ale to, czego chcemy się dowiedzieć, to to, jakimi byli ludźmi pod tym wszystkim i co ich ukształtowało. I Bohemian Rhapsody ani trochę tego nie pokazywało, natomiast Rocketman, tak, jak najbardziej. Ten film, chociaż nie jest, moim zdaniem, wcale nie jedzie po bandzie, wcale nie jest super kontrowersyjny, ale nie boi się wreszcie pokazać też tych gorszych stron życia sławnego muzyka. Nie boi się pokazać imprez, które w tym wypadku nie wyglądają już jak grzeczne imprezki z piwkiem, jak u studentów. Tak jak Bohemian Rhapsody pokazywał imprezy muzyków. Nie boi się pokazać, jak Elton John bywał totalnym chujem dla ludzi w swoim otoczeniu. Jednocześnie też dzięki temu filmowi wiemy, z czego to z kolei wynikało. I co najlepsze, to wszystko, czego dowiadujemy się z tego filmu, jest opakowane w tak świetną formę audiowizualną, że wreszcie nie mamy wrażenia, że obserwujemy po prostu kiepską telenowelę. Reżyser Dexter Fletcher doszedł do wniosku, świetnego moim zdaniem, że czasami nie warto pokazywać faktów, czasami nie warto pokazywać rzeczy konkretnie tak, jak się wydarzyły, ale lepiej pokazać nam emocje, jakie dane wydarzenie wywołało w naszym głównym bohaterze, czy w ludziach z jego otoczenia. To jest moim zdaniem najmocniejsza zaleta Rocketmana. To, że momentami bierze na warsztat wydarzenia z życia Eltona Johna, ale pokazuje to w taki oryginalny, pełen polotu sposób, posługując się estetyką snu, posługując się jakimiś motywami z musicali, posługując się świetnymi zabiegami, jeśli chodzi o montaż. Naprawdę świetnie skompresowano tę całą historię i co więcej, doskonale autorzy tego filmu wiedzieli, co chcą powiedzieć, w którym momencie historia przestaje być z punktu widzenia tego, co chcą powiedzieć, interesujące, kiedy trzeba film skończyć, kiedy co trzeba pokazać, czego nie. Moim zdaniem Rocketman nie jest idealną produkcją. Powiedziałbym, że jest tutaj sporo takich kliszowych motywów, które trochę mi się gryzły z innymi scenami, które były bardzo oryginalne i bardzo wykraczały ponad to, co zwykle obserwujemy w tego typu filmach. Moim zdaniem momentami jest zbyt łzawo. Bohaterowie zbyt często, jak dla mnie, wpadają w takie właśnie stereotypy. Mamy tu czarny charakter oczywiście, wzięty chyba z filmu Disneya, bo jest tak samo złowieszczy i super zły. Jednocześnie jest oczywiście kochankiem i menadżerem dla Eltona Johna, czyli troszkę podobnie jak w przypadku Bohemian Rhapsody, tam też był kochanek Freddiego, który był źródłem wszelkiego zła. I tutaj też Bernie Taupin, czyli ten gość, który pisał teksty Eltonowi,
też jest tym takim poczciwym kumplem, który zawsze poradzi i tak dalej, ale nie gryzie to tak bardzo jak Bohemian Rhapsody. Natomiast te elementy też tutaj są i moim zdaniem sprawiają, że to nie jest jakieś genialne dzieło, to nie jest coś, co sprawi, że przemyślicie swoje życie i zechcecie być jak Elton John. Ale ten film jak najbardziej daje pojęcie o tym, jak wyglądało życie Eltona Johna. Czy w sumie jak dalej wygląda poniekąd. I to jest super i przede wszystkim właśnie to, że udaje mu się uchwycić te emocje, które pewnie czuł Elton podczas wykonywania tych kawałków. Są te świetne sceny, kiedy on na przykład unosi się grając na fortepianie. Jestem pewien, że kiedy grał, no to miał poczucie, jakby orbitował, szybował gdzieś ponad publiką i ta publika też się w którymś momencie podnosi z ziemi, co jest oczywiście kompletnie nierealistyczne, ale świetnie pokazuje ten moment, w którym zaiskrzyło i okazało się, że ten młody chłopak na scenie ma w sobie coś z gwiazdy. Jest w tym filmie cała masa tego typu scen, które oczywiście nie mają żadnego sensu z punktu widzenia jakiegokolwiek realizmu, ale fantastycznie pokazują to, dlaczego muzyka Eltona Johna porwała tłumy na całym świecie i co było w jego osobowości takiego, że udało mu się osiągnąć sukces, udało mu się stać ikoną popkultury. I no, czego więcej oczekiwać od takiego filmu? Tym bardziej, że jest w tym filmie też miejsce na człowieka, jest miejsce na pokazanie jego słabości. Na pokazanie, skąd jego wady wynikają i skąd się wzięły, dlaczego jest jaki jest. Gdyby jeszcze ten film odpuścił sobie robienie wylanów z ludzi, którzy no, nie potraktowali Eltona zbyt dobrze, takich wiecie, no arcyłotrów wręcz, i troszkę by to wypoziomował, troszkę jeszcze poszarzyłby naszą paletę tutaj, czy nasz zastęp bohaterów, myślę, że podobałoby mi się jeszcze bardziej, ale i tak gorąco zachęcam do wybrania się do kina. Myślę, że to jest fajny materiał porównawczy, szczególnie z Bohemian Rhapsody, bo kiedy robiłem swój materiał na temat tamtego filmu, mniej więcej coś takiego jak Rocketman miałem na myśli, mówiąc o tym, że z tego mógłby być dobry film, z tego mogła być naprawdę dobra, fajnie opowiedziana historia. No i Rocketman pokazuje, że można, jeśli się chce, to można. I osobiście troszkę żałuję, bo z całym szacunkiem dla Eltona Johna nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem jego twórczości. Jasne, znam masę utworów, lubię generalnie, ale jakoś nigdy aż tak mnie do niego nie ciągnęło, tak jak ciągnęło mnie do Queen. Więc żałuję, że Elton doczekał się naprawdę fajnego filmu, a Freddie Mercury i jego koledzy z zespołu jeszcze nie najwyraźniej. No, Freddy już się pewnie nie doczeka, ale całe szczęście, że nie widział Bohemian Rhapsody. No, ale okej, słuchajcie, zachęcam do wybrania się do kina, szczególnie, że mamy Pride Month i tutaj celebrujemy LGBT i tak dalej, więc no, ten film myślę, że też bardzo fajnie ogrywa ten wątek, więc będziecie zadowoleni. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Może zrobię jeszcze na głównym kanale coś o Rocketmanie w kontekście Bohemian Rhapsody, bo myślę, że masa osób, która krytykowała mój materiał, że o, czepiam się i tak dalej, ja, czego ja bym chciał, gejowskie chorgi czy czegoś, no to myślę, że w sumie po co robić materiał, wystarczy, że odpowiem, zobaczcie Rocketmana, tak to się robi. No, okej, tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć.